Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a już teraz będziesz mógł za darmo odebrać skina Deadpoola na swoje konto w Fortnite. Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie troszeczkę na temat skina Deadpoola. Koniecznie zlecie ten film do końca, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. No i jeszcze przypominam o konkursie na 2 karnety bojowe. Wszystko co trzeba zrobić, aby wziąć udział, to zasubskrybować mój kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napisać wasz nick z Fortnite'a, no i użyć w sklepie mojego kodu lol-hexo. A teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobra, także jesteśmy sobie w Fortnite'cie i przejdźmy sobie do sekretnego pokoju Deadpoola. Jak widzimy, mamy tutaj Deadpoola, który siedzi sobie u siebie w kibelku. No i możliwe, że będzie to właśnie jakaś emotka czy coś takiego. Ale przejdźmy sobie generalnie do wyzwań i mamy tutaj już 2 tygodnie wyzwań. Pierwszy tydzień no to jest Night List Deadpoola do Epic Games i nie dziękuj kierowcy busa. To drugie to chyba wiadomo, a list znajduje się tutaj na podłodze. No i gdy go sobie klikniemy, no to wtedy zalicza nam się wyzwanie. Co do drugiego tygodnia wyzwań, to mamy znajdź karton mleka Deadpoola i znajdź Chimin Hagi Deadpoola w sztabie. Także generalnie karton mleka znajduje się tutaj i po kliknięciu właśnie w niego odblokowujemy sobie to wyzwanie. A co do tych Chimin Hag, no to pierwsza znajduje się tutaj, gdy wejdziemy sobie właśnie w tą całą sekretną bazę. Następną mamy, gdy wejdziemy sobie w agentów i w pierwszego agenta. No i znajduje się ona tutaj na stole, koło tej kawy. No a ostatnia znajduje się, gdy wejdziemy sobie tutaj. I znajduje się ona dokładnie w tym miejscu, czyli za tą typiarką. No i to są 2 tygodnie wyzwań Deadpoola i nie wiadomo dokładnie, kiedy właśnie ten Deadpool będzie. Ale jak widzimy, po ukończeniu 2 tygodni wyzwań siedzi on sobie już tutaj na swoim właśnie kibelku, co może oznaczać to, że już niedługo nadejdzie on do Fortnite'a. Możliwe, że po 3 tygodniach wyzwań, a możliwe też, że na przykład po 4, a może na przykład po 5. Tego dokładnie nie wiadomo, ale możemy się spodziewać Deadpoola już naprawdę, naprawdę blisko i że już blisko naprawdę jest do jego pojawienia się w Fortnite'cie. Tym bardziej może do gry zostać dodana właśnie ta emotka, tak samo jak i graffiti Deadpoola oraz jakaś parasolka Deadpoola, ponieważ jak na razie zanosi się na to, że ta współpraca będzie naprawdę, naprawdę gruba. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, no i przypominam o użyciu w sklepie mojego kodu, a najdokładniej lol-hexo. To już by było na tyle, że ten odcineczek, ja byłem Hexo, do zobaczenia i cześć!